Było 80 gram NaOH plus H2O plus 50 gram na początek aluminium i po odpoczynku, po różnych przerwach chwilowych dodaję cały czas aluminium, poszło pół kilo. Nawet zmieniłem butlę, przelałem, uzupełniałem wodę, czyli H2O i aluminium. Poszło już ponad pół kilo. I pompuję te balony sobie. A to jest niezgodne z teorią chemiczną. Czyli nauka oficjalna nie podaje wszystkich szczegółów prawdziwych. Bilans równania jest powolony. Równania chemicznego oczywiście. Daje, że ho, ho, a ile ciepła, o, darmowego. Znowu dosypałem aluminium i znowu daję z samego rana, że ho, ho, i go napełni jakieś 60 litrów będzie. Teraz to waży 2200, czyli jakby aluminium jeszcze gdzieś znikło, uległo dematerializacji, pewnie dzięki eterowi Mendelejewa. Wydaje, że ho, ho. O, 50 stopni, 53. Daję. Już czas na chłodzenie, do zimniejszej wody. Dużo usypałem, a jest tylko 2534. A do tego wodę uzupełniałem. Daje, że ho, ho. Oczywiście aluminium był dawany i ciągle zmieniam wiaderka. A we wiaderku jest między 30 a 50 gram. I robię wałeczki nowe. Daje, że ho, ho.
podzieliłem po połowie na dwa. Jeden pojemnik, to był prawie 2 litry. Teraz jest około litra na dole. Uzupełniłem wody, dodałem aluminium i daję, że ho ho, cały czas.